albo Chiżyki koło Andrychowa. Dzisiaj robimy czarny groń w województwie małopolskim oczywiście. Jeżdżę tu pierwszy raz w życiu, chociaż w Żykach już kiedyś była rajza rowerowa związana chociażby z Dniem Papieskim i z wyjściem na Leskowiec. Idziemy na skibus. Zobaczymy, co nam tutaj oferuje ten czarny groń. Cztery godziny, ale muszę pilować na skibusa, bo za bardzo się mi nie będzie chciało jechać. Tyle godziny. Godzin, co ja godzę. Boże święty, jak się daj zapętli. Jechać wielki czas. No. Na Azot. Zwłaszcza, że do 12 jeżdża. O 12 jest kibus. Tutaj się tutaj z Bahnhofu. Słuchajcie, pierwszy raz w Polsce się spotykam z czymś takim jak skibus. Ostatni raz taką sytuacja była na Wielki Raczy, ale to na Słowacji. Mam nadzieję, że będzie warte to jeżdżenie czegokolwiek, że ośrodek spełni moje oczekiwania. Widzę, że są chyba wszystkie trasy czynne. Tym razem, że się podziwał. Także mam nadzieję, że będzie ok. Dobra, tam jest siatka. Słuchajcie, tu jest jedyny taki placka i krzyżują się dwa wyciągi. A widzę, że tamten jest tak jak w Szczyrku zrobiony. Kanapa sześcioosobowo tam. No, zobaczymy. Chłop mi chciał sprzedać karnet całodniowy, no ale wiecie, cały dzień nie wyda. Na razie robię rozeznanie tego terenu. Jak to tu jest? Są my w miejscowości Żyki koło Andrychowa w województwie małopolskim. Pierwszy raz w tym województwie na skirajdzie. Może najprzód zjada tą trasą, a potem już wyjada naszą wir. Kaje granica województwa. Bardzo lekkie tu są kresy, na terenie ośrodka ich nie ma, a szkoda. Tak, i widzimy zgrzewanie wyciągów, jeden wyciąg nad drugim. Niesamowita rzecz. Pierwszy raz coś takiego widzę.
albo zrobimy inaczej. Teraz się pojadziemy tutaj tą trasą pod nami. Warto też dodać, że sumne drzew idzie małym, a nie w hipotezę, że jak wrzucisz dupeczkę na grafikę, to więcej ofert zejdzie. No i co? Sprawdziło się. W sensie, tylko wiesz, tylko jak wrzucasz test na jeden dzień, to nie masz istotności statystycznej, nie? No, musimy mieć jakieś interakcje. Tak, i generalnie, tylko że wiesz, takie testy, no ale my wysnuliśmy wniosek, no jeżeli wrzucasz i masz plus, wiesz, 7% więcej ofert kupionych, nie? I ci to pokazuje raz, drugi, jak wrzucasz grafikę z rybą, a jak wrzucasz grafikę z laską. Tak było, naprawdę. I takie techniki w tych grach coraz więcej tego jest. Generalnie są takie tutoriale, które mają laskę, które de facto po prostu są wprowadzeniem w grę. Tutoriale też są, zrobienie tutoriala w mobile gamingu jest też wielką sztuką, bo to jest trudne. No bo to musi być takie interaktywne, to nie może być takie ściana tekstów i tak dalej, nie? No i są gry, które mają po prostu laskę, która ci to przedstawia i jest twoim buddy w grze. I to działa, i naprawdę to działa. No i co? I na przykład taki test nie ma istotności statystycznej, ale możesz na tym wnioskować, no kurde, jak widzisz 2, 3, 3, 4 razy. No i my chcieliśmy dojść do takiego systemu, jeszcze jak odchodziłem, to nie doszedłem, że zawsze robisz na przykład 2-3 grafiki, rzucasz na pierwsze pół godziny eventu
patrzysz bardzo pobieżnie, która żre i wtedy wrzucasz tą, która żre. Natomiast no to właśnie podczas tą istotę statystyczną i tak dalej, to jest takie trochę ten. No ale znowuż, dobra, i to jest jedna skrajność testu. A możesz mieć test na przykład na inny system personalizacji ofert. Czyli kto jakie dostaje price pointy, kto jakie oferty dostaje, co w tych ofertach jest. Okay. I bardzo ciężko graczom to odkryć. W sensie, no jak ktoś wrzuci na screena jakiś forum i ktoś powie ten, no to tam wiadomo, takie case'y były, nie? Ale no generalnie zaczynasz personalizować i zaczynasz mieć różne algorytmy. Jakieś od prostych algosów, prostych heurystyk, że nie wiem, że jeżeli kupił ostatnio dwie oferty za $100, on będzie kupował tylko oferty za $100, tak? W sensie to jest trochę bardziej skomplikowane, no ale powiedzmy tak w prostym uproszczeniu. Wyliczaliśmy na przykład tam EV, czyli expected value z kilku ostatnich ofert i z kilku w jakimś tam ostatnim czasie. Albo może stworzyć jakiś bardziej skomplikowany model, który bierze dużo więcej data pointów tego gracza i wypluwać jakiś jego scoring. Nie? No i to jest takie rozwiązania testowaliśmy długo, to były testy miesięczne. No i różne były rezultaty, nie? W sensie widzieliśmy, jak te grupy się pewne przesuwają, segmenty. Do takich technik, do takich testów sami dochodziliście, czy są jakieś, wiesz, w branży generalnie znane metody? Oczywiście, że są firmy, które ci powiedzą, że ci to zrobią, ale jeżeli masz sam takie capability, to sam do tego dochodź, bo nikt nie zna twojego produktu lepiej niż ty i gaming jest bardzo specyficzny. Consulting gaming jest dużo razy. No, ale jeszcze to tutaj właśnie to wolno, a to nie wolno. No i dochodzi wszystko do jednego lokalizacji. No, powiem szczerze, że ja zupełnie nie rozumiem, o czym te chłopy gadają. Przystosności statystyczne, no i to nie jest mój język. Ściśniemy. Nie przejmujemy się takimi pierdołami.
powiem, że nie wygląda to najgorzej, ale spodziewałem się, że to będzie jednak większe. Ten ośrodek, to Soszów jest dużo, dużo większy jak to. No ale Soszów to jedna śmiesz. Pierdolona jest niego. Dobra, nie filmuję drugi raz tego samego. Mam nadzieję, że nie będzie kolejek tutaj. Za 12 się muszę wyrobić, bo potem godzina czekania na skibus. Także cisnemy. Teraz pojadę troszkę innym trasom. Tu się muszę zresztować. Finał. Tam jest stacja tego pomarańczowego wyciągu. Ale jada fajnie. Nie wiem kaj, ale to jest dobre. Ale jest widać. Autostrada. Hop, 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 hop. Ale winkel. Ale krótkie, krótkie to jest, mały ten ośrodek. To sobie dużo większy.
dla wszystkich pas z okazania babci. Nie jestem babcią. Fajnie, tam jest dalej widok, ale pomogli, niestety. A tutaj mamy po lewej sznurka. Wyśmienny park. Ja do nowo kolejka zrobiła do tej kolejnej kanapy. Lepiej jest największy ludzik, gdzieś tam ta trasa tutaj jest banalnie łatwa. Jak ktoś chce poszukiwać też, no to nie tu chyba, że na stołpa. Ale ośrodek ogólnie też jest spokojny, nowoczesny. Zrozumiały. Ale to jest niedziela. A ja muszę wyjeżdżać. A ja jadę w tym. Byłbym jak stara nowo kapła. To zapłacę. To jakiś mecz tam nie było mieszczenia, ale następnie kilka godzina trzeba pilnować tutaj. Nie wiem, z godziny, ja o tym nie wiedział. Następnym razem jak ktoś przyjada, to tego pilnować. Może to będzie 10 godzin, ale to będzie w stanie wyjść. Przejmijmy otwórkę.
Parking. Jest chyba tym parking. Ja. Także czy jesteś zadowolony? No średnio. Mogło być lepiej, mogło być gorzej, ale nie było źle. Także jak to chce, może tu przyjeżdżać. Pamiętajcie o punktualności. A następny skibus za godzinę. A ja już wam godzę, że fajnie było i czym cię się jej dostać.